Cześć, to Andrzej Pastuszek z portalu boxing.pl. Dzisiaj kolejny odcinek mojego vloga RSC. Dzisiaj będzie oczywiście o walce Mateusza Masternaka z juniorem Dorticosem w ćwierćfinale turnieju WBSS. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy dwóch Polaków w tym turnieju. Master może troszeczkę niefortunnie wylosował. Będzie się bił jednym z dwóch faworytów w turnieju. Obok Dorticosa na pewno faworytem będzie Myres Briedis. Moim osobistym faworytem całego turnieju jest Briedis. Niemniej Dorticos jest numerem dwa w tym turnieju i tutaj zadanie Mastera będzie bardzo, bardzo trudne, ale Mateusz ma naprawdę duże ambicje. Jego ambicje sięgają wygrania turnieju, sięgają zdobycia pasów, więc nie pozostaje mu nic innego jak skupić się na zadaniu i zaboksować na 100% swojej, 100% swojej dyspozycji. Ba! On musi zaboksować nawet lepiej niż dotychczasowe 100%, musi wznieść się na wyższy poziom, żeby pokonać Dorticosa, ale o tym oczywiście później. Teraz może króciutko o przeciwniku. 191 cm wzrostu, 203 cm zasięgu, to jest aż o 10 cm więcej niż zasięg Mateusza Masternaka. Wiemy, że Polak lubi operować ciosami prostymi, to oczywiście będzie problem, ta różnica w tym zasięgu. Do tego Dorticos bije mocniej, wiemy, że jest bombardierem, wiemy, że jest dobrze wyszkolony, jak każdy Kubańczyk, który przebija się poza teren swojego kraju, gdyż tam ta rywalizacja jest niesamowita. Określa się Dorticosa jako panczera, ale on również potrafi boksować, czasem zbyt mocno ufa w ten swój cios, przez to traci rundy, przez to staje się trochę przewidywalny, co oczywiście musi wykorzystać Masternak. Natomiast jeśli skupiłby się na boksowaniu junior Dorticos, tego z warunkami fizycznymi, z jego lewym prostym, oczywiście mógłby świetnie boksować ze wstecznego. On potrafi robić bardzo, bardzo dużo rzeczy w ringu. Ma kilkaset walk amatorskich, dlatego nie możemy go ograniczać jedynie do tej roli panczera. Niesamowity ofensywny flow ma junior Dorticos. Jeśli Kubańczykowi pozwoli się w jego ulubionym dystansie boksować, jeśli stanie się na końcu tych jego ciosów prostych, lewego, tych prawych, które zawija za ucho, albo też tych znakomitych, niesygnalizowanych podbródkowych, to wtedy naprawdę bardzo, bardzo trudno wygrać z juniorem Dorticosem. Po prostu nie można pozwolić mu na dyktowanie tempa i dyktowanie dystansu, gdyż on te swoje akcje, te swoje prawe może bić nieustannie, on ma to dopracowane do perfekcji. Już mówiłem, że czasem jest przewidywalny, natomiast w tych swoich akcjach także jest perfekcyjny. Bije bardzo mocno, bardzo wiele ofiar kończył szybko przed czasem. Tylko trzy razy boksował na dystansie 10-rundowym. Jeden tylko pojedynek wygrał na punkty, wygrał w 10 rundzie przez TKO z Kalęgą i przegrał w ostatniej rundzie z Gasiewem, ale to była naprawdę znakomita walka i doskonały boks zaprezentował Dorticos, zwłaszcza na początku tego pojedynku. Właśnie Master musi uniknąć tego, co robił na początku Gasiew, który wycofał się pod linę, a tam naprawdę Dorticos jest świetny, kiedy na końcu tego swojego jaba zaczyna dodawać ciosy proste. Tam też dużo boksował po dołach na początku tamtego pojedynku, zaczął rzeczywiście świetnie tamtą walkę Dorticos. Nie może na to pozwolić Mateusz, dlatego że wtedy byłby na straconej pozycji. Chwila może o Polaku. Junior Dorticos na tą ksywkę Master zareagował tak, że powiedział, że Master nie jest mistrzem niczego. My jako Polacy, jako kibice Masternaka możemy się na to obrażać, ale gdyby ten negatywny wydźwięk zdjąć i tak głębiej się zastanowić, to rzeczywiście Mateusz jest bardzo solidny, dobrze poukładany technicznie, ale on celująco nie wykonuje żadnych elementów w ringu. Ma dobrą pracę nóg, ma precyzyjne ciosy, solidne uderzenie, dobry przegląd pola, ale te wszystkie elementy pewnie wyżej niż na czwórkę byśmy nie ocenili.
I ten Master of Nothing jest troszeczkę złośliwy, ale jednak do tej pory Master nie przebił się na ten taki bardzo wysoki światowy poziom. Ja zawsze określałem go jako boksera zawieszonego między poziomem europejskim a poziomem światowym. I jeszcze coś trzeba dodać do tego boksu, żeby wspiąć się na ten najwyższy level. Tylko na tym najwyższym levelu można wygrywać z tymi bokserami, takimi jak chociażby Dorticos. Czy to jest możliwe dla boksera 31-letniego, żeby wspiąć się na ten wyższy level? Wydaje mi się, że jest możliwe i mamy taki przykład w pięściarzu, który boksował z Masternakiem. Mówię to o Tonym Bellew. 3 lata temu boksował Masternak z Bellew. Kiedyś prowadziliśmy taką audycję Głosboxing.pl, wtedy porównywałem tych obu pięściarzy, to znaczy Mastera i Bellew. Wskazywałem na to, że angielscy kibice zarzucają Bellew dosłownie to samo, co my zarzucaliśmy Masternakowi, że jest sztywny, że jest przewidywalny, że to właśnie nie jest ten światowy poziom, że nigdy nie zdobędzie mistrzowskiego tytułu mistrza świata. To właśnie mówili kibice angielscy o Bellew, także eksperci. Teraz to wszystko się zmieniło, to percepcja. Natomiast może już nie pamiętacie tego. Natomiast Bellew nie miał dobrej prasy. On był właśnie uważany za takiego zawodnika dobrego, podobnie jak Master. Natomiast wszystko zmieniła walka z Ilungą Macabu. Wracając na chwilę do walki Masternaka z Bellew, to wszyscy pamiętamy, że to był pojedynek wyrównany, jak tylko może być wyrównany pojedynek. Na ostrzu noża, runda za rundę. Dopiero w samej końcówce, w ostatniej rundzie, Bellew wybrał właściwy moment i to przeważyło zwycięstwo. Natomiast ten pojedynek był niesamowicie wyrównany i każdy mógł go przechylić na swoją stronę. Co stało się później, wszyscy chyba pamiętamy. Bellew walczył z Ilungą Macabu, miał stworzone świetne warunki, swój stadion Evertonu, jest fanem Evertonu. To pomogło wznieść mu się ten na zupełnie inny poziom niż dotychczas. Inny poziom koncentracji, inny poziom przygotowań mentalnych. Naprawdę w boksie ta psychika jest bardzo, bardzo ważna. I w tej walce z Makabu zobaczyliśmy innego Tonego Bellew, takiego Tonego Bellew, który miał wtedy dzień konia. Takiego dnia konia potrzebuje też przeciwko Dorticosowi Masternak. Bellew wtedy padł na początku walki, fiknął koziołka po ciocie Makabu, ale ani na moment ten błąd nie wytrącił go z równowagi, nie wytrącił go z tego planu taktycznego, który miał wtedy realizować. Przeznaczeniem Bellew było jednak zdobycie tego tytułu mistrza świata i być może jednak też stać na to Masternaka. Naprawdę czasem te różnice są procentowe, czasem właśnie to nastawienie mentalne może spowodować, że bokser na ten wyższy poziom jednak wejdzie. Wydaje mi się, że Masternak pokazał już próbki tego z Jurim Kalęgą. Naprawdę zaboksował bardzo, bardzo dojrzały, mądry boks. Rozłożył przeciwnika na czynniki pierwsze, zneutralizował jego atuty. Boksował dokładnie tak, jak powinien w tamtej walce i naprawdę bardzo, bardzo spokojnie rozstrzygnął tamten pojedynek na swoją korzyść. Oczywiście z Dorticosem zadanie będzie trudniejsze, dlatego że tak jak mówiłem, silniejszy zawodnik, większy, być może nawet obdarzony większym talentem, natomiast po tej porażce z Gasijewem mamy wszyscy nadzieję, że jednak troszeczkę będzie naruszony Junior Dorticos. Tak właśnie było z Kalęgą, który miał ze sobą ciężki bój z Dorticosem. Dorticos z kolei miał tą niesamowitą batalię z Gasijewem, w której w końcu poległ w ostatniej rundzie. Co musi zrobić Master w tym pojedynku? Nie chcę oczywiście mówić, co musi zrobić Junior Dorticos, dlatego że takowy scenariusz zupełnie nas nie interesuje. Chcielibyśmy oczywiście, żeby wygrał Masternak. A więc pierwsze rundy, pełna koncentracja, praca nóg, to właśnie wtedy Dorticos będzie najgroźniejszy. Master będzie musiał mieć się na baczności.
będzie musiał pracować na nogach, starać się wybijać z rytmu Dorticosa. Nie może, tak jak mówiłem, robić tego, co Gassiev na początku walki, czyli stanąć tyłem do lin i pozwolić ustawić się lewym prostym. Musi być w ruchu, musi zmuszać Dorticosa do resetowania, to znaczy do ponawiania ataku. Kiedy Dorticos będzie już ustawiony do swoich ciosów, wtedy Master musi zejść z linii ciosu, musi zrobić jakiś zwód, musi może zaatakować szybką akcją. Po prostu musi sprawić, żeby Dorticos myślał, żeby był sfrustrowany, żeby nie mógł wyprowadzać swoich ulubionych akcji. Także ta garda musi być bardzo, bardzo szczelna, żeby wytłumić siłę ciosów Dorticosa, dlatego że ten prawy jest naprawdę niesłychanie niebezpieczny. Tak jak wspominałem, potrafi go tak zawinąć za ucho. I naprawdę te ciosy są groźne. Oczywiście master też musi uważać na te podbródki. Zupełnie, zupełnie niespodziewanie potrafi wystrzelić Dorticos. Te ciosy niby trzeba się ich spodziewać, bo bije ich dużo, ale jednak naprawdę, naprawdę składa się do nich bardzo szybko. Te pierwsze rundy, tak jak powiedziałem, jednak master musi zaboksować defensywnie, jednak musi je jakoś przetrwać, dlatego że ten kubański bombardier będzie niezwykle niebezpieczny. Później, w miarę możliwości, chciałbym, żeby Mateusz wplatał ciosy na korpus. Mamy nadzieję, że ten pojedynek z Gassijewem osłabił Dorticosa. On miał za sobą sporą serię porażek przed czasem w boksie amatorskim, to znaczy nie serii, ale przegrywał przed czasem w miarę regularnie, jak na tak świetnego zawodnika, ale przypominam, że jednak on boksował w kategorii półciężkiej i to jednak mogło mieć coś wspólnego z robieniem wagi przez tego dużego Kubańczyka. W boksie zawodowym zupełnie nie widać, żeby on się miał bać ciosów, żeby miał w ogóle w pamięci to, że był tyle razy nokautowany. On po prostu poszedł jak po swoje. Zarówno z Kalęgą, zarówno jak z Gassijewem do końca walczył o zwycięstwo, do końca walczył w tą moc swoich pięści, więc czy on będzie skruszony mentalnie, naprawdę trudno powiedzieć, dlatego że już na ringach amatorskich tą gorycz porażek przed czasem poznał. Jednak ufajmy w to, że ten ciężki pojedynek z Gassijewem cokolwiek Kubańczykowi zabrał, dlatego że jeśli on przystąpi w takiej samej formie do starcia z Masternakiem, no wtedy Mateuszowi byłoby bardzo, bardzo ciężko wyboksować Dorticosa. Ja jednak wierzę, że nieszczęścia chodzą parami. Być może błędem Dorticosa było to, że nie miał żadnej walki pomiędzy tą porażką z Gassijewem, a teraz pojedynkiem z Masternakiem. Może to jest ten dzień, może to jest ten czas, że Mateusz to wykorzysta. Mówiłem o takim aspekcie psychologicznym, aspekcie mentalnym, a teraz może pół żartem, pół serio, taki argument statystyczny. Otóż w dotychczasowych walkach World Boxing Super Series właściwie nie mieliśmy niespodzianek, bo nie można nazwać niespodzianką finałowego zwycięstwa Kaluma Smitha nad George'em Groffsem. Jeśli już to minimalne, ale dwóch najwyżej rozstawionych zawodników walka bliska 50 na 50 to nie jest wielka niespodzianka. A tak poza tym, jeśli prześledzimy dotychczasowe zmagania, to chyba cały czas wygrywali faworyci, tak więc pora na to w sobotę, żeby to się zmieniło, żeby doszło wreszcie do jakiejś niespodzianki, dlatego że niespodzianki są solą nie tylko boksu, ale w ogóle całego sportu. Co by było, gdyby ten optymistyczny scenariusz się nie spełnił? Oczywiście Mateusz Masternak będzie boksował dalej, oczywiście ma przed sobą przyszłość, ale jeśli chodzi o to wspięcie się na najwyższy level, to moim zdaniem teraz albo nigdy. Teraz jest niepowtarzalna szansa, żeby Mateusz Masternak udowodnił swoją wartość, udowodnił to, że jest zawodnikiem klasy światowej. Junior Dorticos to pięściarz, który postawi naprawdę bardzo trudne warunki. Na 10 pojedynków pewnie zawsze on z Masterem wygrałby więcej, ale miejmy nadzieję, że ten pojedynek to jest właśnie ten dzień konia. To jest właśnie ten czas, kiedy Masternak będzie potrafił być bardzo mocny mentalnie, będzie potrafił, nawet jeśli przyjmie mocny cios, nawet jeśli będzie zraniony, to jakoś wyjść z tarapatów, przetrwać
i być może przechylić na szale ten pojedynek w drugiej części walki. Trzeba w to wierzyć, że mu się uda. Naprawdę, naprawdę wszystko przed Masternakiem, wszystko w jego rękach. Pamiętamy pojedynek z Grigorijem Drozdem. Wiemy, że doping jest wszechobecny w sporcie, natomiast tak jaskrawego przykładu stosowania dopingu naprawdę trudno szukać, bardziej jaskrawego niż u Drozda. Wiadomo, że nie mamy na to dowodów, ale jednak wyglądało na to, że ten pięściarz w pojedynku z Masternakiem był przygotowany nie tylko sportowo, ale również w sposób niedozwolony. Mateusz oczywiście ma dużą zadrę z tego powodu. Teraz ma wielką szansę, żeby o tym wszystkim zapomnieć, żeby na ten światowy level się wspiąć i żeby awansować do półfinału. Zadanie niezwykle trudne, ale jeśli stać go na światowe tytuły, to też musi być go stać na zwycięstwa z takimi pięściarzami jak Junior Dorticos. Oczywiście nie będzie faworytem, ale trzymamy kciuki za Mateusza. Dzięki za oglądanie. Do kolejnego spotkania. Do zobaczenia po walce Mateusza Masternaka. Dziękuję, cześć.